światło dzienne ujrzał audyt w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Ujrzał i powiedział: o, światło dzienne. Tak było. I nie sposób nie pochwalić poprzedniego zarządu Instytutu. Przede wszystkim ludzie w Instytucie dbali nie tylko o polski film jako taki, który jest obrazem naszej świadomości rzuconej na przeróżne tło, ale także troszczyli się o rodzinę. Połowę pracowników łączyły ścisłe relacje rodzinne. Sama pani księgowa zatrudniła 5 krewniaków. W Instytucie powstały też, aby rodzina miała pracę, specjalne stanowiska: designer pieczątek czy samodzielny menadżer. Ciekawe jest tu stanowisko samodzielnego menadżera, no bo zakres obowiązków designera pieczątek jest oczywisty. Kieruje ruchem przy ekspresie do kawy w barku, prawda? Czym natomiast zajmuje się samodzielny menadżer? Z sobą. To jest ważny job. Masz tu, Heniu, od cioci robotę, szanuj ją. Sformułuj, Heniu, sobie strategię zarządzania własnym czasem i chcę widzieć, jak napierasz. I samodzielny menadżer ustalił sobie grafik urlopu, prawda? Jak już wrócił z urlopu, to urządzał sobie co rano ze sobą operatywki. Jak trzeba, to się opieprzył. Nie ma tak. Raz podobno do siebie rzucił krzesłem, ale nie trafił. I już samodzielny menadżer. On już miał dostać samodzielnego zastępcę, ale niestety minister kultury odwołał zarząd, psując tym znakomicie działającą strukturę. Wypada mieć tylko nadzieję, że chociaż na kanwie dokumentów audytu w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, na bazie tych dokumentów powstanie ciekawe kino familijne.